Gratulacje, Hubert. Świetna inauguracja. 2-0. Ty rozpocząłeś ten strzelecki serial, można powiedzieć. Pytanko mam inne. Dojdziemy do bramki. W pierwszej połowie gra wam się ewidentnie nie układała. Czy to powód miał wpływ, że tak późno dotarliśmy tutaj na stadion? I krótka była ta rozgrzewka, bo ona raptem z 20 minut tylko trwała. I za kim, żeby wejść na takie właściwe tryby, potrzebowaliście trochę czasu. No, dziękuję przede wszystkim za gratulacje. To się należy chyba dla całej drużyny, bo walczyliśmy od samego początku. No, czy rozgrzewka miała wpływ? Nie jestem do końca pewny, czy to rozgrzewka. Wiadomo, było troszkę debiutantów, też troszkę może stresu. Trema? Nie, trema aż takie. Ja na przykład nie miałem, myślę, że no, przyzwyczajenie się do boiska, też ślisko, dobranie obuwia, no troszkę to trwało. Myślę, że z 20-25 minut później w miarę jak gra szła do przodu, to się przystosowaliśmy do tych warunków i wyglądało to chyba lepiej. No cieszę się, że to ja strzeliłem tą pierwszą historyczną bramkę dla Olimpii Grudziądz. Potwierdziła się silna strona Olimpii, stałe fragmenty gry. No dokładnie, pracujemy na treningach, doszedł jeszcze do nas Maciek Dąbrowski, który też ma słuszny wzrost i myślę, że to będzie... On chwilę wcześniej uderza, było tam z 2 metry dokładnie, obok dokładnie, chwilę wcześniej już... się zamieniliśmy, że ja pójdę na krótki słupek, on na długi, później żeśmy to zmienili, przyniosło efekt. No mówię, pracujemy nad tymi fragmentami, bo dużo bramek można zdobyć w ten sposób. W ten sposób. Druga połowa już była bardzo dobra, bo to... dominowaliście na boisku, taka wasza gra, tak jak w drugiej lidze, oczywiście poziom już jest inny, wyższy, ale chodzi o dominację na boisku, szanowanie piłki, granie tą piłką, czekanie na odpowiednią kontrę, bo było jeszcze kilka sytuacji, które mogły zakończyć się podwyższeniem tego wyniku. No dokładnie, już w drugiej połowie widać było, że się zaadoptowaliśmy na tej płycie i gra była płynna, nie było tego szarpania. Przetrzymywaliśmy piłkę, staraliśmy się budować składne akcje i w obronie to, co nam trener nakreślił, byliśmy wąsko, byliśmy zdeterminowani, skoncentrowani, nie straciliśmy bramki, a mogliśmy jeszcze strzelić przynajmniej jednego gola. No cieszymy się, 2-0 to też dobry wynik na początek, na inaugurację. No idziemy teraz chyba na trudne boisko do Łęcznej. Ale podbudowani to zwycięstwem. Oczywiście jesteśmy podbudowani i myślę, że niejedną niespodziankę sprawimy.